Witamy dzisiaj w ogrodach Agory w kolejnym programie Beef Cafe. Dzisiaj naszym gościem jest Dominik Koznowski, który jest szefem marketingu portalu gazeta.pl. Witaj Dominiku. Ach, dzień dobry. Dzień dobry. I Dominik jest właśnie z laptopem i przygląda się naszej nowej stronie. I do tej pory bardzo milczał. Jak Ci się podoba? Znaczy jest świetna. Skoro mam mówić tylko dobrze, to znaczy, że nie pozostaje nic innego, tylko chwalić tą stronę. To trochę długo trzeba było na nią czekać. Tak, staraliśmy się zbudować napięcie, takie oczekiwanie. Myślę, że wielokrotnie Wam się udało to zrobić w tym czasie. Tak. Natomiast też chyba sytuacja nie jest taka zła, dlatego że patrząc na rynek pism branżowych w Polsce, to ostatnio chyba tylko Marketing Tomorrow uruchomił jakąś stronę. Mhm. I akurat ten segment serwisów nie jest jakoś zbytnio zagospodarowany. Jest dużo serwisów marketingowych, ale to są tylko serwisy internetowe, które nie mają jakiegoś przedłużenia papierowego. I bardziej serwisy takie newsowe, no. Tak, natomiast trudno mi się odczytać z samego wyglądu strony, bo się nie wgłębiałem jeszcze w treść. Czy ten serwis też nie jest newsowy, pewnie tego się nie da zupełnie uniknąć, tak? Bo jednak branża jest dynamiczna i te wydarzenia bieżące są ważne. No właśnie, a my założyliśmy sobie, że newsowość nie jest tylko tym, czego oczekuje branża, bo branża też oczekuje jakiegoś, w jakim stopniu jakiejś rozrywki, w jakim stopniu także jakieś analizy i popatrzenia czasem z dystansem na to wszystko, co ta branża ma i co się w tej branży dzieje. Znaczy rzeczywiście mi trochę brakuje w Polsce takiego głosu, trochę szerszej dyskusji nad zjawiskami, które obserwujemy, czy nad rzeczami, które nie są związane z tu i teraz, które jakoś szerzej odnoszą się do tego, czym się wszyscy zajmujemy. Znasz starą stronę Briefu. Tak. Na co zwróciłbyś przede wszystkim uwagę? Znaczy, widzę, że jest dużo więcej treści i dużo więcej kategorii tematycznych się pojawiło. Co niewątpliwie też oznacza pewnie, że w jakiś sposób będziesz postawić na internet. Jesteś odpowiedzialny za to, w jakim kierunku portal gazeta.pl się rozwija i jest wiele dyskusji na temat tego, że strategia, jaką przyjęliście, czyli tworzenie bardzo wielu takich submarek gazety, popcornerów i innego typu popularnych, rozrywkowych serwisów, jest fajnym rozwiązaniem, czy jest rozwiązanie fajne? Czy mógłbyś się podać jakby uzasadnienie, dlaczego akurat takie podejście? Zresztą akurat nie są submarki gazety.pl, to są samodzielne marki. Mhm. To jest zasadnicza różnica w rozumieniu jego planu na wizję internetu. Natomiast przyczyna jest bardzo prosta. Kiedyś żyliśmy w erze jednego programu telewizyjnego, no ale czasy się zmieniają, konsumenci też się zmieniają. Więc ja nie widzę powodu, żeby na siłę zamykać konsumentów, internautów w jednej marce. Po prostu staramy się budować rozwiązania, które są, tak nam się wydaje, dopasowane do różnych oczekiwań, różnych potrzeb. No oczywiście wiele projektów, powiedziałbym, średnio nam się udaje. Część nam się zupełnie nie udaje, natomiast biorąc pod uwagę ilość rzeczy, które uruchamiamy, bardzo dużo rzeczy nam się udaje. A te, które się udają, z tych, które ostatnio uruchomiliście, to jakie? To są marki? No w tym roku na przykład Game Corner, serwis o grach internetowych, serwis kotek skierowany do młodych użytkowników, czy kilka innych. No w tym roku robiliśmy chyba już 15 serwisów, także nawet wszystkich nie pamiętam. Jaka część jest okazała się sukcesem? Myślę, że około 25% można uznać za sukces. Mhm. To jest dosyć, moim zdaniem, wysoki wskaźnik. Czy wydaje mi się, że dzisiaj żadna firma internetowa, która widzi swoje miejsce gdzieś w przyszłości, nie może sobie pozwolić na brak eksperymentowania, brak inwestycji w rozwój. Ja tak do tego podchodzę. Tak? Znaczy, wydaje mi się, że nie ma jakby złych wyborów. Znaczy, złym wyborem jest tylko to, kiedy firma nie podejmuje ryzyka związanego z tym, żeby postawić na coś nowego, coś nieznanego. Zwłaszcza jeśli chce dużo osiągnąć. Wydaje mi się, że na tym etapie, po dwóch latach rozwoju jednak tej działalności naszej internetowej, zaczynamy coraz częściej patrzeć na rzeczy, które są nowe, których jeszcze w Polsce nie ma. A z takich rzeczy nowych to na przykład co? No nie mogę powiedzieć. No dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo za spotkanie i zapraszamy w przyszłym tygodniu.